Hej, hej, z tej strony Leukante, witam Was serdecznie, jesteśmy pod naszą chałupką, no bo obiecałam, że zajrzymy do tych panów tam na dole, więc do nich idziemy, nie? Tak trochę zesu przez góry, ale w końcu. A idź sobie. I co, koniec imprezy? Wygląda na to, że koniec imprezy. Szybko poszło. Książeczka, weźmy ją. Jakaś kaska tu leży. Rędzia do balsamowania nie potrzebuje i co? I to by było na tyle. Koniec imprezki. Nic więcej. Szybko, łatwo poszło. Przepraszam Was bardzo. Ważne informacje. Okej. Sam. Na szybciora tylko sprawdziłam, co to. Jest okej. No dobra, gościa mamy załatwionego. Dostałam podpowiedź a propos... Gdzie jest to zadanko? Bo miałam konia buchnąć, nie? Ale zobaczcie, no właśnie, ukradnij dokumenty. I ja, zobaczcie, mam tą część jakby zaliczoną. Nie wiem dlaczego. Ja powinnam tam iść tylko pokraść tą skrzynkę. To miejsce. Więc Damian, bo to ty pisałeś. Weź zerknij, co kaman. Bo ja pogadałam najpierw z szefową gangu Czarnych Róż, z mamuśką. I jakby w tym momencie zaliczyło mi ukradnij dokumenty. I w tej chwili mam tylko opcję, żeby okraść skrytkę i okraść tą kasę. Więc ja nie bardzo wiem, co ja mam z tym, że tak powiem, dalej zrobić. Tak, bo, no bo coś mi się tutaj nie zgadza. Bo ja też myślałam, ale faktycznie jak byłam w tym... tam w tym domeczku myśliwskim po tego konia. Ja miałam tam tylko informacje, miałam przecież zaznaczony cel zadania i miałam tam tylko informacje o tym, żeby... No. Żeby tylko tą kasę ze skrytki ukraść. Co ja mówię? Jasne, że nie. Nie wiem, co dalej z tym, słuchajcie. Tam. Tu. Przeszliśmy tu tylko po to, żeby zobaczyć kapliczkę i zobaczyć, czy ja faktycznie dobrze pamiętam, że ja tu się w tej kapliczce mam leczyć z tej mojej choroby. Wszystkie choroby i błogosławieństwo. No obawiam się, że jednak to nie będzie tak. No właśnie. Mam cały czas wampirzą krew. Tego się nie da pozbyć tutaj, czyli podamy się rano pozbyć tylko w jednym miejscu. Albo zostając wilkołakiem, a ja chyba nie mam. Albo faktycznie możemy zostać wampirem. I co słusznie zostało zauważone, nie dostaje, nie odradza mi się. Odradza. Nie uzupełniają mi się punkty many, życia i tak dalej, i kondycji. Jak jestem wampirem i chodzę sobie w środku dnia. Więc to jest niezbyt fajne. Podejdę przy okazji do domciu. Tutaj się niezbyt wiele dzieje. W domciu, ale jednak robaczki tu powinny być, więc od robaczków weźmiemy jad. Drugi robaczek niech też mi oddaj. Dlaczego ja ich nie wykorzystuję, tych robaczków? To jest pytanie. Może powinnam... Dobra. Wiecie co, muszę tutaj to jakoś wyciszyć, ale to są dość istotne informacje. To co do mnie przychodzi. Broń, kostur, wrażenia. Leci tu. Niech leci tu na razie, nie będę go nosić sobą. I dobra, to jest ogarnięte, to ja się teraz na szybciora zastanowię, co robimy dalej i zaraz do Was wrócę.
Wiecie co, tak się zastanawiałam, czy zadanie, czy coś, ale w końcu wpadłam na genialny pomysł, że pójdziemy do tego Mortalu. Pokręcimy się tutaj, bo ja mam wrażenie, że faktycznie... Zresztą Damian też pisał, że gdzieś w tej okolicy ktoś był. Tak mi się też wydaje, że gdzieś tu był ktoś, kto mi ten wampiryzm był w stanie zdjąć. My i tak musimy się po tej części mapy pokręcić. Więc idziemy. Jest ta opuszczona chata, w której się dołączyliśmy do Mrocznego Bractwa. A tam jest miejsce, w którym musimy się znaleźć niedługo. Ja się tylko jeszcze rozglądam, w sensie, czy to Nirn gdzieś nie... Właśnie, a widzę. Widać tu nie. Za to widać jakieś bagien. O! To jest chyba jakieś właśnie to miejsce. Tu gdzieś był jakiś rytuał robiony przy takich kamieniach. Taki był rytuał, który miał mi właśnie... Przepraszam. Który miał mnie oczyścić. Tyle jeszcze pamiętam. Wiecie, nie pamiętam wszystkiego. Pamiętam też jakiś taki moment, że do jakiegoś świata umarłych schodziliśmy. To też gdzieś mi się tam kłaczył w mózgu. Czy jakaś taka rzecz była, ale nie. Wiecie, no nie pamiętam wszystkiego, ale... Prawda. Ostatnio wróciłam do gry. Coś, która daje mi masę radochy, ale to jest gra, którą grałam dobre 20 lat temu. Nie lepiej. 25 lat temu jakby weszła. Była wydana 25 lat temu. Ja w nią się wtedy zagrywałam. Zresztą chyba jak większość fanów gier. Heroes Made in Magic 3. Jedna chyba z lepszych wersji tej gry. Najlepszych części. Wrażenie. Że to jest jedna naprawdę z najlepszych ich gier. Zresztą grupa, która ją wydała... już nie istnieje. Kto inny przejął tą serię, kto inny nad nią pracował i niestety moim zdaniem pokpił sprawę dość mocno. Kolejne części nie są już takie fajne. No ale dobra, ja nie o tym, ja o tym, że zaczęłam grać w grę, która nie jest taka stara. Fajna. Jeśli potrzebujesz środków alchemicznych, postaram się je dostarczyć. Pod warunkiem, że wszystkich nie zużyłam. Słuchajcie, jakby... Ta gra odkopuje bardzo dużo w mojej pamięci, bo okazuje się, że no dobra, coś tam pamiętam, czegoś nie pamiętam, coś mnie dziwi. Rozegrałam sobie, no, z wami macie nagranie takiego testowego scenariusza, który nas uczy grać, a potem rozegrałam jeszcze dwa inne. Bawiłam się świetnie, powrotem do lat młodości, więc polecam każdemu. Całkiem fajne jest. No dobra, a możesz mnie podszkolić? Chyba mogę cię czegoś nauczyć. A kasę mam, więc chociaż ciut mnie. Chyba mogę cię czegoś nauczyć. Chciałam teraz to ostatnie przy pani. O. Już jako no nie, no przecież miała przy sobie księgę pieśni alchemików. Naprawdę? Jeśli znajdziesz księgę, chętnie nauczę cię czegoś o ziołach. Nie, nie. Często nie mam co robić, więc... No i okazuje się, że zużyłam... Nie, często nie mam co robić, więc próbuję różnych rzeczy. My tu wyszliśmy w nocy. Zwykle nic z tego nie wychodzi, bo ale... Bo nasze chorobsko jakoś, prawda, się nie ujawnia zbyt. Czego magowie z Akademii tak właściwie szukają w Sartal? Myśmy tak przyszli sobie w odwiedziny i tyle. Dobra. Cały czas mój małżonek. Słuchajcie, to jest po prostu jakaś masakra. Ja mówię, że muszę nagrać, że cisza, że spokój, że coś tam, nie? Że potrzebuję chwili. Co robi w tym momencie moja rodzina? Ma 1000 pilnych informacji, które musi mi przesłać, wysłać, zapytać, zadać. Obrzdąkać i w ogóle. Jak możemy czuć się bezpiecznie we własnych domach? Proszę, już wystarczy. Powiedziałem Idgrot o waszych obawach. Zajmie się wami. Proszę, wróćcie do swoich zajęć. Nie potrzebujemy tu czarodziejów. Mortal ma już wystarczająco wiele problemów. Ach, to nic. Lepiej wróćmy do tego. Okej, a o co chodzi? Gdzie? Ej. Zachowaj. Nie mam czasu na rozmowy, chyba że... Pewnie wiesz, że spłonął jeden z domów.
To dziwna sprawa. A w dodatku coś pamiętam. Nocą z moczarów dochodzą hałasy. Ludzie opowiadają o Co ma człowiek zrobić, jeśli Jarl mu nie pomaga? Świat szaleje. A co robi? Kryje się w środku ze swoimi wizjami. Już dzień nastał. Potrzebujemy przywódczyni, a nie mistyczki. Jak mógłbym? Nigdy z nami nie rozmawia. Serio? Pozwoliła zamieszkać tu temu czarodziejowi Falionowi. To może ten czarodziej właśnie jest. A teraz słyszy się o rebelii i smokach. A ten czarodziej? Co może... Nie. Możemy polegać wyłącznie na sobie. Radzę ci o tym nie zapominać. Dobra, to ja idę do Jarla w takim razie pogadać. Najwyżej obudzę. Czy nie obudzę? Śpisz? Jarl. Pożyw się! Jaki czad! Zatem los skierował cię do mortalu. Będę nigdy. Nieznane wzbudza niepokój. Wyrzewać. Nawet strach. Ich powiadać. Można się tego spodziewać. Niektórzy lękają się naszego nowego czarodzieja. Aha. Zaakceptują go. Czas pokaże, że miałam rację. Proszę pani. Jestem ta... Nie czas na waśnie między swymi. Owszem, to dar. Każdy, kto sądzi inaczej, nie rozumie dobra, i nie... jeszcze śpi. To pożyw brzmi strasznie. Jeśli masz jakąś sprawę do Jarla, musisz najpierw porozmawiać ze mną. Zapomniałam, że jak jestem wampirem, to mogę im krew wysysać, nie? Właśnie tego szukali tutejsi ludzie. Spokojnego życia w cichym zakątku. Teraz niektórzy martwią się, że ten czarodziej, Falion, wszystko popsuje. Ja tego Faliona muszę poszukać. A, nie Ostatnio życie w Mortalu jest trudne. Ludzie są niepewni i niespokojni. Liczą. Pojawiły się wieści o powstaniu przeciwko I jeszcze ta tragedia w domu Chrog. Ludzie po prostu szukają mądrości. Okej, to pójdziemy do... Jarl wyznaczył nagrodę za zgładzenie giganta. Giganta. Rzuć okiem na ten Subcio. W porządku. Subcio. Mamy dekret. Okidoki, mamy dekret. Ja bym chciała księgi w takim razie i jakiś dekret mamy do obejrzenia. To nie... O, może tego się nauczymy, to już potrafimy, więc to musimy sprzedać. No i gdzie jest ten dekret? No co jest? O nie, bo to było. Ulotkę z muzeum czytaliśmy. Adopcja była. Przepisy na jakieś mikstury. Ze zmrocznych sztuk. Nie, no to... No, jaki dekret znowu? Przecież nie mam tu czegoś takiego jak jakiś dekret. Umam. Ale może wcale nie muszę. Że wcale nie muszę. Idźmy jeszcze tutaj. O właśnie, do tej mapy. Chyba zaktualizowana. Nie, ale Zargo, idź stąd. Chodź tu. Wiecznie pod nogi wchodzi. No dobra. Śmigamy dalej. Gdzie ja teraz pójdę? Pójdę szukać Faliona. Nie wiem, gdzie mieszka. Wspomniałam, wiem. Tam gdzieś jest spalony dom, to na pewno. A słyszałem o tobie i twoich słodkich strażnica. Słowach. Strażnica, nie chcę do strażnicy. Chcę do... A... Jak były mi te dzwoneczniki potrzebne, dzwonki czy coś tam, to ich nie było, nie? A teraz po prostu od pioruna. O, ja pamiętam. Tu mieszka wampiryczka. Wampiryczka. Wampirka. Panienka wampir tam mieszka. Coś zaczynam kojarzyć. Dom Faliona. No właśnie, Falion. Gdzie jest Falion? Nie wyskoczę stąd, serio. Trzeba tak na okrętkę. A któż tu stoi? Cześć, gościu. Streszczaj się. Co z... Chodź, nie mam całego dnia. Gdzie?
O, kotek nie lubi pluskania. Jak prawdziwy kotek. Och, ta traumatyka. To może być fajne. To może być fajne. Czy tu ktoś jest? Z kim można by pogadać? Nie ma, ale można by go zdrowo okraść. Całkiem dużo fajnych rzeczy jest. Ale dobra. I tym razem? Idziemy sobie tu i właśnie... O, dobrze myślałam. Jest spalona chata. Chcielibyśmy jeszcze do knajpy może zajść, zobaczyć tam ludzi. Jest spalona chata. To była chyba tu. Że tu ktoś będzie siedział i gdzieś ten czarodziej lata, nie wiem, gdzie łazi. Gdzieś się snuje. Do tych ludzi tu jakoś tak... Nowa twarz! Twierdzę, do niczego się nie wtrącają. Żeby przyjęto kogoś takiego jak ty, ork musi ogłosić cię krewniakiem. Okay. I powiadomić... Niełatwo zyskać takie zaufanie. W porządku. Cio. Nie mam wiele do zaoferowania. Dom Hrogara niedawno spłonął. Naprawdę żałuję jego żony i dziecka. Teraz większość ludzi tam się nie zbliża. Obawiają się Hrogar twierdzi, że pożar rozpoczął się od paleniska. Niektórzy mówią, że on sam go... Tak mówią. Widzisz, teraz mieszka z Alwą. Wprowadził się do niej dzień po pożarze. Nie powinno się wprowadzać do nowej miłości w dzień po tym, gdy zginęła cała twoja rodzina. Zgadza się. Nasza Jarl z pewnością chciałaby dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest to winny. Mawiają, że Falion no. Mieściny Mortal zgłębił wiedzę dotyczącą wampirów, draugrów i dokładnie innych nieumarłych. Słabo. Niewielu ludzi odwiedzało Mortal. Inflacja, nie? Tak jak a teraz powiedzmy, że drzwi wejściowe nie są zbyt często używane. Masz na myśli Lurbuka? Uważa się za barda. Płaci, więc pozwalam mu zostać. Gdybym miała klientów, martwiłabym się, że ich straszy. Ale rozejrzyj się. Wiecie, swoją drogą, co to są labbuki? Ostrożnie. Takie informacje, kiedyś przygotowywało się plakaty, a teraz dzieciaki w szkole często robią labbuka, czyli taką książkę z ważnymi informacjami, jakimiś obrazkami, zdjęciami. Czasami z różnymi skrytkami, schowkami, w ogóle z różnymi rzeczami. Wiecie, to jest tartak? Przejść, ale... Kółka. Ja bym chciała... Gdzie jest ten gość? Jak Faliona nie ma w domu, no to jak ja mam do niego wejść? Nie, on chyba siedzi w chacie, co? On siedzi w chacie. Podejrzewam. A nie łazi tu teraz. Siedzi w chacie. Tam chyba się muszę włamać. No zaraz to zrobimy. Pokręcimy się tu jeszcze chwilę. O, to jest chyba to miejsce z tymi kamieniami, do których się tam trzeba było dostać. Coś porąbę. Chodź tu, krabie. Wow. Co, ktoś tutaj do nas gdzieś? Mam? Daruj sobie. Dobra, ja idę tutaj. Mam nadzieję, że stąd wyjdę. Na to nie będzie tu. Weźmiemy tą książkę też, bo sobie czemu nie. Субтитры
Czy one przyszły gdzieś stąd, tak? Dam radę wejść? No i pięknie. I pięknie. A zbieramy sobie tego. Jak nam budzić tego? Zargo, gdzie jesteś? Zargo! Tego uciurlałeś, dobrze. No gdzie jesteś? I nie widzę chłopa, no. I nie wiem, gdzie jest Zargo. O, widzę. I Zargo, chodź tu. Chodź do mnie. Psz, dalej w nich strzelasz, to już pójdziemy ich poszukać, nie? Tylek. Kogoż my tu mamy? Żaden problem. Jeszcze i grabik. I Zargo, jesteś już? Żadny. Choć musimy się włamać do Faliona. Ale chyba trzeba będzie zrobić to w nocy. Mam dziwne wrażenie, że w ciągu dnia to oni się wszyscy będą pić. Jakoś niezbyt przyjaźnie będą na nas patrzeć, jak w ciągu dnia zaczniemy się dobijać do obcych chałup, nie? Rata tu siedzi, tu trzeba było i tak się włamać. O. Tu ktoś jest. Kościu? Chcę tylko w spokoju robić swoje i cieszyć się wolnym czasem. Tyle. Mam go trochę. Znasz wojowników z Hammerfell? Mają zakrzywione miecze. O. Miecze. O, cześć. Ta przeklęta wojna. Godujemy sobie, co? Dostarczymy to gdziekolwiek sobie życzysz. Natychmiast każę je dowieść. Dawaj tam, bo brakuje mi. Cześć, dzieciaku. Moja matka. Cały czas czekam, aż wróci do domu. O, tutaj panienka wyszła, to Ada? Nie zwracaj. Nie. Ja nie. Nie odziedziczę. Mój brat jest wrażliwy. Ma problem. Zabraliśmy go do świątyni Kinaret w Białej Grani, by tamtejsi uzdrowiciele mogli stwierdzić. Zmierzasz w stronę Białej Grani? Możesz zanieść ten list do kapłana. Dziękuję. Żaden problem, i tak tam kiedyś będziemy. Że spoko loko. Strażnicy się trzeba włamać. Trzeba się włamać, bo tu już nikogo nie jest. Alba. A do Faliona też by się trzeba było włamać. Ale dobra, to skoro się tu szybki zapis. Ha, już nie trzeba się włamać. Boże, jak jestem nieogarnięta. Jeśli stajesz przede mną, by rzucać oskarżenia o mordowanie dzieci, ani nic takiego nigdy nie zrobiłem, ani nie zamierzam. Mieszkańcy Mortalu wolą snuć własne ohydne historie. Jeśli chcą się mnie bać z powodu własnej ignorancji, to ich wybór. Nie zmieni to jednak prawdy. Igrasz z potężnymi siłami. Strzeż się, by cię nie zmiażdżyły. Dawaj jedno przywołanie. Moja wiedza jest ogromna. Bat spotkałem Dedry i Dwemerów, a także wszystko pomiędzy. I potrafię poznać wampira, gdzie inni widzą tylko człowieka. To byłoby fajnie, gdybyś od razu wiedział, że to ten. Potrzebny ci będzie napełniony czarny klejnot duszy. Ktoś będzie musiał zginąć. Gdy już znajdziesz i napełnisz klejnot, wróć do mnie, a ja przeprowadzę obrzęd. Przywrócę życie twemu martwemu ciału, wampirze. Czyli tylko tyle trzeba będzie zrobić. Nasycony czar klejnot. No to nie jest dramatyczne, jakbym powiedziała. Ma dramatu w takim razie, jeżeli my tylko tyle mamy zrobić. Może ktoś ma zginąć, tak? Coś. Dobra, idę tam. Może tam coś będzie. Bo tam co? Bo tu jest jaskinia i ja wiem, że jest ta jaskinia, w której byli. Gdzie jacyś tam?
Tak, chyba tak, że ktoś był i ktoś tutaj coś tam... Jeszcze chyba. Tak mi się wydaje, że i w tej jaskini ludzie z Wiochy się będą zbierać, żeby iść do tej jaskini. Albo pójdziemy sami i rozegramy sprawę sami, albo zabierzemy ich i... Takie mam dziwne wrażenie, ale to jest chyba to miejsce i to jest ta jaskinia. Że ja nie chcę do tej jaskini. O, o, o. Miejsce też wygląda całkiem ciekawie. Zlecimy tu. Bardzo mnie boli, że nie regeneruje mi się życie i że nie regeneruje mi się ta edycja. Nie lubię, no. Okej, spróbuj. Najłatwiej byłoby zakraść się do jakiegoś domu, rzucić na śpiącego człowieka czara, potem go dziabnąć, nie? Ale to byłoby wredne. Byłoby dość solidnie wredne. Chcę być aż tak wredne. W niepewnych grach można sobie pozwolić na więcej niż przy codziennym. Można być niesympatycznym, niefajnym, używać na różnych rzeczach. Ale... Aż tak wredne. Dlaczego? Skoro ja przyszłam tu powalczyć, to oczywiście nie ma kurka nic do powalczenia, to nic po prostu. Teczka. Dobra, idziemy dalej. Idziemy szukać. Jest jakaś kopalnia, to jest szansa, że w kopalni siedzą jacyś bandyci. Żeby dał radę w tej kopalni kogoś dorwać. Bo jakoś mnie ten wampiryzm, wiecie, nie dość, że jestem gadem, to jeszcze wampirem. No jakby... No niekoniecznie gada se sama wybrałam, ale ten wampiryzm... Nie przemawia nam. Kto z was lubi grać wampirem? Może ktoś lubi wilkołakiem, jesteście może po drugiej stronie, co? No, ja jakoś ani wilkołakiem. Jeżeli już, to faktycznie częściej, dużo częściej gram... wampirem niż wilkołakiem. Wilkołakiem gram chyba tylko raz. To tylko nie wznieć pożaru, dobra? Nie. I uprzedzę kolejne pytanie. Nie. Po prostu chronię inwestycje. Już się nas czepiała o brakujące dostawy. Możesz jej przekazać, że wkrótce w zamian pozwolę zniknąć kilku sztab. Wyświadczasz mi na pewno się wścieknie. Nie musisz mi o tym przypominać. Ale to nie ja zakopałem żelazo pod tymi górami. Ale ja chciałam cię zaczurlać. Ech. I tyle z tej imprezy, no. Tak będę schodzić i się snuć. Wiecie co, tu już może chociaż... Idziemy do Gwiazdy Zarannej po drodze, coś pozwiedzamy. Nie wiem, jak już i tak się wybrałam na taką wycieczkę. Sorry, ja jesteśmy tutaj, żeby dopilnować działania kopalni. Jak już i tak idę w taką wycieczkę, to czemu nie? A, możemy. W zasadzie to... O, tu są jakieś miejsca, ale jaskinie... Dachy. Chociaż w jaskini też mogą... siedzieć bandyci, nie? Też mogą być bandyci. Wyjdziemy, zobaczymy. Że będzie siedział tam niedźwiedź, no i tyle. Jest tutaj wyjście do żadnej jaskini. No i gdzie ta jaskinia? Gdzieś. Zapewne. Tam gdzieś. To jak ja mam się do niej dostać? W góry muszę pewnie przelecieć. Czy tam ktoś jest? Jest, są! Są jacyś ludzie! Nie ma tu miejsca! To tylko... Draśniecie! No dalej! Spróbuj walczyć!
Słuchajcie, coś tam miałam na was grolone i ogarnęłam. Czy ja go napełnię? A nie. Jeszcze jeden gościu. Właśnie gdzieś mi tutaj zginął przez moment. Dobra. Przynieś nasycony kamień duszy. I co? Ja go nie nasyciłam, tak? No nie. Skorupa ula, weźmy to. Czy tutaj coś jest? Jakaś skrzynia? Nie, ale książeczka leży. O, proszę, i retoryka wzrosła. Tutaj jakieś mam... O, proszę. Ile dobroci. Jeszcze. Dobrze. To dam plamę, nie? Ale wydawało mi się, że rzucam ten czarny. Jakby nie kupiłam tego. Co się z tym dzieje? Czego to tak, a nie inaczej? Okej, słuchajcie, to ja idę w jakieś miejsce. O, jesteśmy już dosyć blisko czegoś. No i subcio. Tutaj kogoś znajdziemy i może to zadziała, bo już nie ogarniam. Nie ogarniam, kurka wodna. Nie teraz. Teraz, teraz. A, czekaj. Tam jest! Radio! Nie ma po nich śladu. Czekaj, co to za gość jest? Przeszukaj, jak już. A tak, to proszę bardzo, a tylko. Tak. Co tak? Należysz do mnie! Zwycięstwo! Nie ma po nich śladu. Kim jesteś, Nadagona? Mów, albo zetnę cię tu i teraz. A nie wiem, ładną twarz. Należałam do bandy z ruin. Mój przyjaciel oszalał i ukradł. Mam tego dość. Jak dla mnie, możesz pozamiatać nimi podłogę. Tylko zejdź mi z drogi. Dobrze, to pójdę. Tylko... Zobaczcie, coś mi... Próbuję rzucić ten czar. Coś jest nie tak. Coś jest mocno nie tak. Widzicie to? Coś nie gra mi. Ale no. Ejsa? Jest na to za mądra. Jest tam kto? Wampir! Mam tego. Zostaliśmy rozbici! Izargo, psujesz mi wszystko. Psujesz mi, chłopie. Pomysł na grę. Dość konkretnie mi psujesz. Mam coś do jedzenia? Może tutaj się da coś upiec, usmażyć, nie? Czy... Przejście dalej, zaraz tam pójdę. Strona. Też prawie. Co? No, prawie zgiąć mocniej. Proszę uprzejmie. Nie chcę, ale chcę truciznę i złoto. Śnieżynki, a tu coś jest ciekawe. Okej. Okay. Kiedy? Zabarykadowane? Czyli musimy przejść. Jest tam cała zmiana. Cała. Roska. Nie, nic ciekawego. Mam nikt nie wejdzie, ani nie wyjdzie, dopóki on nie wróci. Pieprzczoły i głupi miód. A to ci niespodzianka. No i zobaczcie. Jakby nie wypuszczam to, ale... Przywołanie wzrosło. A jakoś tak kiepskawo mam dziwne wrażenie. To nie do końca idzie tak, jak ja bym chciała. Mikstury znowu nie dołożyłam sobie, ale spoko. A dramatu.
coś mi tam skoczyło, że ja coś uzupełniłam, coś zrobiłam, ale o, że już mam nasycony, tylko nie ogarnęłam. Ale kto by się czepiał szczegółów? Idźmy dalej. Skoro już się tu wpakowałam. Dzisiaj? Nigdy nie widziałem go tak wściekłego. I tu też zabiorę. Mam złe przeczucia. Ostatnio coś tam nie grało. Dziwna sprawa. Co tu jest? Dobrze. I spoko loko. Jak szalony kocur. Zaraz zaczniesz gadać o bladej damie. Co, idziemy na dół? Idziemy, pewnie. Zdrowić tę zabawę. Siadam, Klejno. Wielką trzcinę. Co ci te napisy za szybko znikają? Ja nie ogarniam, jestem staruszką. Daję rady ogarnąć wszystkiego raz. Zrobimy to tak, bo Anny sobie nie uzupełnił. Przyjmę, proszę bardzo. A, jeszcze sobie chyba piśmiemy. Agiem. Proszę. Izargo słyszał. Nie Izargo, tylko zwłoki, no ludzie. Zewnątrz. Kiedy już się nią pobawisz, może Izargo będzie mógł ją pożyczyć? Pożyczyć, zapewne, Izargo. Pożyczyć. Co jeszcze? Ciągle. Za książeczkę. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś strzały leżą. Kasa leży. Tu coś jest. I grzybki rosną. Co to było? Ja coś słyszę. Ekspresowo poszło, tylko czy mam kamień? Oj, nie jest. Teraz się nam włączył mosteczek. Możemy pójść zwiedzać dalej. Chcecie dalsze zwiedzanie? To już chyba w następnym odcinku. Poradzimy sobie tylko z tą pobitką tutaj. A z całą resztą będziemy musieli sobie poradzić. No, za jakiś czas. Ach, jeszcze ktoś wyszedł do nas. No dobra. Słuchajcie, ja wam pięknie dziękuję za wspólną rozgrywkę. Damian, dzięki za wszystkie podpowiedzi. Dzięki, że cierpliwie musisz staruszkę. Pomagasz. Dzięki za wszystkie słabe lajki, komentarze. Do zobaczyska. Do następnego razu. Hej, hej!